Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z mikroekonomii chciałam Wam pokazać coś takiego jak współczynnik cenowej elastyczności podaży. Jeżeli mamy wykorzystać taką miarę w zadaniu, musimy ją rozumieć. A więc zaczynajmy. Współczynnik elastyczności cenowej podaży na rynku mieszkań kształtuje się na poziomie 0,32. W wyniku boomu gospodarczego ceny za metr kwadratowy wzrosły z 6 tysięcy zł do 7 tysięcy zł. Jak powyższa sytuacja wpłynie na podaż mieszkań w nadchodzącym sezonie? Zadanie może trochę się wydawać dziwne, ale jeżeli wszystko wypiszemy, nie będzie już tak skomplikowanie wyglądało. Musimy w takim zadanku zacząć od tego, że jakakolwiek elastyczność podaży, to jest pytanie, jak zmieni się podaż wynikająca ze zmiany jakiegoś tam czynnika wpływającego na podaż. Między innymi czynnikiem wpływającym na podaż, czyli na to, jak może zmienić się podaż, jest po prostu cena mieszkania, jeżeli oczywiście rozważamy rynek nowych mieszkań. A więc możemy powiedzieć, że elastyczność cenowa podaży jest to konkretnie odsetek zmian w podaży wynikającej z 1% zmiany ceny. A więc z użyciem zmian procentowych taką elastyczność możemy zapisać jako procentowa zmiana podaży S jak supply po angielsku podzielona przez procentową zmianę ceny. Jeżeli my wiemy, że ten wynik wynosi 0,32 i wiemy, że w liczniku mamy procentową zmianę podaży liczoną jako podaż z kolejnego okresu minus wcześniejsza, jeszcze raz w porównaniu do wyniku wcześniejszego. Wiemy również, że w mianowniku jest procentowa zmiana ceny, gdzie jest to cena późniejsza, kolejna, minus cena wcześniejsza, podzielone jeszcze raz przez cenę wcześniejszą. I w tym momencie, jeżeli wiemy z treści zadania jeszcze, jaka była cena przed zmianą, przed tym boomem gospodarczym, wiemy, że cena wzrosła do poziomu 7 tysięcy złotych i pytanie brzmi, jak powyższa sytuacja wpłynie na podaż mieszkań, to my pytamy po prostu, inaczej mówiąc, jak zmieni się podaż. Wiemy, że w mianowniku mamy procentową zmianę ceny, czyli do ustalenia. To nie jest kłopot, jak już znam cenę końcową i początkową. Wiem, jaka była elastyczność, więc mogę obliczyć procentową zmianę podaży. Jeżeli teraz uzupełnimy to i wpiszemy cena końcowa 7 tysięcy, początkowa 6 tysięcy, jeszcze raz przez początkowo 6 tysięcy, widać, że jakby w ułamku zwykłym zapisana ta zmiana to jest 1/6. Jeżeli teraz powiemy sobie, że podstawiając do tego wzoru, wiem, że elastyczność jest 0,32, procentowa zmiana ceny jest 1/6, to po przemnożeniu 0,32 razy 1/6 wychodzi 5,3%. A więc możemy powiedzieć, że w wyniku tego wzrostu ceny z 6 tysięcy do 7 tysięcy za metr kwadratowy zwiększy się podaż, czyli liczba tych dostępnych mieszkań o 5,3%. A więc widzimy, że tutaj ta elastyczność jest dodatnia, co jest bardzo sensowne, no bo wiadomo, im wyższa jest cena, tym większa jest podaż, a więc więcej jest osób chętnych, które chcą sprzedawać dany produkt po wyższej cenie. Oczywiście większość zadań może polegać po prostu na tym, że mamy policzyć tę elastyczność cenowo-podaży. A więc musicie policzyć zarówno procentową zmianę podaży, procentową zmianę ceny i podstawić do wzoru głównego. Pamiętajcie o tym, że interpretacja takiego wyniku, jaki jest przykładowy 0,32 w przypadku elastyczności cenowej podaży, brzmiałaby następująco. Wzrost
cenę, czyli tego czynnika o 1% powoduje wzrost podaży na mieszkania akurat tu analizowane o 0,32%. Pamiętajcie o tym, że zawsze wzrost tego czynnika wpływu w mianowniku o 1% powoduje wzrost lub spadek, bo to zależy od znaku czy plus czy minus, tego efektu, czyli tutaj zmiany podaży o tyle a tyle i dopisujemy symbol procent. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie, możecie pisać do mnie bezpośrednio na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Jeżeli chcecie się zapoznać z całym materiałem, z którego mogę udzielić Wam pomocy, zapraszam do zapoznania się z moją stroną internetową zadania@projekty.pl. Jeśli chodzi o same materiały na YouTubie, zamierzam rozszerzyć zakres filmów z każdego po kolei przedmiotów w miarę możliwości czasowych. Jeżeli macie jakieś propozycje filmów, na pewno możecie się ze mną kontaktować. Jeżeli jakiś film Wam się wyjątkowo podoba lub też nie, możecie go skomentować, możecie zadać pytanie w komentarzu do tego filmu. Gdy będę miała możliwość, na pewno odpiszę. Wszystkie playlisty są tematycznie uporządkowane. Wszystkie materiały są dla Was. Pamiętajcie tylko, że rozwiązanie takich pojedynczych zadań przeze mnie i omówienie nie gwarantuje, że po jego obejrzeniu jesteście w stanie zaliczyć dany przedmiot, czy kolokwium, czy to egzamin. Musicie po prostu liczyć jak najwięcej samodzielnie takich zadań. Pozdrawiam i zapraszam do dalszej nauki.